Dzisiaj bracia Skrzeczowie nawet ze sobą nie rozmawiają. Dziś dzieli ich absolutnie wszystko. Choć są bliźniakami, od ponad 20 lat udają, że się nie znają, a pogodzić ich nie potrafią nawet najbliżsi. Jak sami przyznają, jeżeli nie pogodziła nas śmierć mamy, to nic nas już nie pogodzi. Nawet reporterowi MRS-a nie udało się omówić braci Skrzeczów w jednym czasie, w jednym miejscu. Zapraszam na reportaż Skrzecz versus Skrzecz, w którym Maciej Barszczak stara się dociec, dlaczego słynni bracia nie chcą się znać, co takiego ich poróżniło, no i przede wszystkim, czy jest szansa na wielkie pojednanie. Paweł się zachował. Już nie chcę tego określić. Brat zrobił mi krzywdę. Zrobił mi bardzo dużą krzywdę. My jesteśmy dla siebie obcymi osobami. Staliśmy się innymi ludźmi. Nic nas nie pojedzie. Niestety. Na Żeraniu, znaczy ja się urodziłem w domu jeszcze, który stoi na Igrzyskowej 6. Całe nasze życie jest związane z tą stroną Warszawy, z Pragą. Nawet jak mieliśmy do wyboru, później już po jakimś czasie mieszkania z klubu, to też byliśmy tu. Tu cała rodzina, tu brat starszy, tutaj mama. Z jednym było ciężko utrzymać go, upilnować, a to dopiero z dwoma. Jeden w jedną stronę, drugi w drugą. Matka nie dawała sobie rady, nie mogła nadążyć za nimi. Ja tam trochę pomagałem, co mogłem, ale oni nie słuchali nikogo od najmniejszych lat. Zawsze byli samodzielni i tacy, że nie można im było nic powiedzieć. Sąsiedzi, cokolwiek się wydarzyło, to już nigdzie nie chodzili tylko do Skrzeczów, bo wiedzieli, że to młode skrzeczaki coś narozrabiali. Tak jak była Praga, tak samo byliśmy my. Wychowywaliśmy się praktycznie, można powiedzieć, od dzieciństwa bez ojca. Mama była sama, zajęta praktycznie domem i pracą na to, żeby utrzymać trzech koni, bo jeszcze jest starszy brat Marek. Inne myślenie, inne kategorie w ogóle życia, inne wyobrażenie o życiu. Tak? No, teraz wiem, że na to drzewo, które się ścięło i ten no komuś się zrobiło krzywdę, ale wtedy jak się miało tam 11-10 lat, no to co to obchodziło kogoś, że ktoś te drzewo hodował przez tam 30 lat i ma w czereśnie, jak my potrzebowaliśmy te czereśnie najładniejsze, bo one były na górze, no to gdzie się wdrapywać, żeby sobie krzywdę zrobić, no to trzeba było ściąć drzewo, tak? Jak się bawiło zapałkami, no to wlazło się na stuk siana i się rozpaliło na samym szczycie ognisko, no to się cały stuk spalił, tak? Były cuda, że ho-ho. Doszło już do takich nawet sytuacji, że w szkole jak się coś stało podstawowe, tam coś wybili okno, gdzieś tam telewizor skądś spadł, czy został ktoś pobity, to już nawet nie dzwonili, nie szukali winnego, tylko pani Skrzecz, pani się stawi do szkoły. Jak się jednemu działa krzywda, to momentalnie drugi za nim się wstawiał, a dwóm to już nie można było dać rady. Wszyscy koledzy wiedzieli, że jest ich dwóch i lepiej z nimi nie zaczynać. Było parę takich tych, że tam nie daj Boże, jak się ktoś starszy i silniejszy gdzieś tam odważył jednego ruszyć, no to jak dwóch ruszyło, to już wtedy Stalingrad. Był taki, tak się na niego patrzyło, Piotrowicz, coś takiego, Zbyszek. W tej klasie jednej już siedział chyba trzeci rok, wyrośnięty chłopiec z kotakiem. No i były z nim problemy, no ale jak sobie nie dał rady jeden, to dwóch. Jak we dwóch się zebraliśmy, no to nie było mocnych. No, jak nie można było sięgnąć do łba, to się waliło balem jakimś w nogi. Trzeba było przyklęknąć i wtedy się oprawiało leszcza. Biliście się czasem w domu? Było o głupotę, o wszystko praktycznie. O dziewczyny, o, było halo. Taki kolega brata najstarszego, Mirek taki Dąbrowski, który gdzieś tam próbował trenować pięściarstwo i gdzieś tam jakieś przyniósł rękawice, dwie pary. No i w domu
Oczywiście Marek, brat jednego sekundantem, Mirek drugiego sekundantem, no a my się okładaliśmy, no do momentu, kiedy ja nie Pawłowi nie wypiłem zęba i mama w to wkroczyła i powiedziała, że panowie, no koniec, wek tego wszystkiego starczy, no nie będziecie się tutaj zabijali. No i tak jakby to poszło, jakby to był przedsmak tego dalszego później bawienia się w ten spór. Był taki właśnie Janusz Sowa, on był takim gapą klasowym, którego tam każdy nim pomiatał i któregoś dnia taki Rysiek Suski się do niego przyczepił i on mówi, że ja tu potrenuję. Gdzieś tam przeczytał w gazecie, że są zapisy na boks, na gwardię i on, ja potrenuję i tam im wszystkim się odwdzięczę za to. I mnie namówił, żebym ja poszedł z nim. Jak zaczęli trenować już tak poważniej, no to nabrali takiej samodyscypliny. Już nie patrzyli na to, na kolegów, na jakieś tam wspólne wypady, tylko już wtedy byli zainteresowani tym, żeby w domu i na trening. Pociągało ich to, mobilizowało właśnie do tego, że uspokoili się. Był taki ktoś, kto się nazywał pan Wieńczysław Kosinow, pierwszy trener, ukochany człowiek. Człowiek, który praktycznie w tych latach zastąpił ojca i opieka była, jeśli chodzi o szkołę, bo jak już się mama zdecydowała na to, że będziemy chodzili na boks, to po prostu trener Kosinow obiecał, że my pokończymy szkoły, że będzie wszystko dobrze. Tak faktycznie było, że my przychodziliśmy dzienniczki, musieliśmy pokazywać raz w tygodniu, dziadek sprawdzał, kontaktował się z wychowawczyniami w szkole, jak trzeba było, to składał skakankę na pół i dupa była rżnięta, także tutaj było właśnie to porozumienie między mamą a dziadkiem Kosinowym, bo oni się spotkali poza naszą wiedzą, oni się spotkali tak, że my o tym nie wiedzieliśmy. Kiedy umarł trener, to jeszcze nie miałem wtedy matury, jeszcze tak to wszystko się tam turlało. No i ze względu na to, że mu obiecałem, potem mówiłem skończyć szkoły. Skończyłem maturę później AWF we Wrocławiu, jeden kurs instruktorski, później w Warszawie na AWF-ie kurs trenerski. Jestem sędzią klasy związkowej, także no wydaje mi się, że trener ten, który to obiecał, by się za nas teraz nie wstydził. Biegali po szkole podstawowej 118, do której ja też chodziłam, więc tutaj ja nie miałam problemu z odróżnieniem ich, chociaż właściwie dziwiłam się, że ludzie mówili, że jak ty to robisz, nie wiem, to chyba intuicja, nie wiem, coś takiego, że ja nigdy nie miałam problemu, żeby wiedzieć, który jest który. Były takie sytuacje, no począwszy od szkoły podstawowej, gdzie jakoś tak się zamienialiśmy i nauczycielki się do tego dopatrzyły. Wstążki przywiązywały. Jeden miał niebieską, drugi miał czerwoną. Na mundurkach mieliśmy wstążeczki. Wiadomo, że to był nie problem, było z zamienieniem tego wszystkiego. Zamiast przyszyte, to zrobiliśmy na szpilki. No i po prostu się wymienialiśmy. Jak trzeba było jeden drugiego uzupełnić, to się wymienialiśmy. Zawsze było tak, jak jest na ogół, zawsze z bliźniakami, to zawsze jest kociokwik i młyn z tym, nie wiadomo, z którym się rozmawia, nie wiadomo, który o czym mówi, tak? Już ja przestałem na to reagować. Bardzo często pan Ryszard Parulski, który mam duży kontakt, jestem w zarządzie TOP-u, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, mamy często, bardzo często Grzesiu. Jan Werner, w tej chwili jeden z naszych promotorów naszej grupy, to już notorycznie, Grzesiu. Ja już przestałem reagować. Jak on do mnie Grzesiu, to ja mówię, o cześć Marku, no cześć Marku. Mimo, że on na imię ma Piotr. No, także no ja już też staram się obracać w żart, dlatego że no co będę się burzył. Przecież to normalne, no. Paweł jest taki spokojniejszy, natomiast Grzegorz bardzo robi bardzo dużo hałasu, jak się pojawia. To jest moje takie odczucie. Ojciec chyba jest trochę spokojniejszy, choć nie zawsze.
zdarzają mu się też sytuacje mocniejsze, wybuchowe i no, a Grzesiek, wujek Grzesiek jest, jest taki może bardziej wylewny, tak? Że zawsze czy jak jesteśmy w towarzystwie, to więcej mówi i ojciec jest taki bardziej, mi się wydaje, skryty i cichy. Za juniora byliśmy w Białymstoku i zamieniliśmy się na jedną walkę, że Paweł wyszedł do mojego przeciwnika, takiego Krysiuka. Przedtem dwa razy przegrał. No i ja nie miałem przeciwnika. Mówię, chodź się zamienimy. Ja z nim zaboksuję, ja nie mam przeciwnika. Nie, co trener powie? Wtedy był z nami pan Wiktor Szulc, który był w tej grupę młodzieżową na Gwardii, bo to było tak 2 lata. Młodzieńczy. No to chodź, pójdziemy do trenera. Prosimy trenera, mówi trener, że jest taka i taka sytuacja. Ja nie mam problemu, nie ma problemu. Boksuj. No i weszłem do ringu za Grzegorza. Ale jako Grzegorz? Tak. No to był przełom, bo ja tam z nim przegrałem kiedyś, no i Paweł z nim wygrał, no i później już było pozamiatane. Wygrałem walkę. Później Grzegorz się spotykał już kilka razy z tym Krysiukiem, już nigdy nie przegrał. Może tu się jakieś nastąpiło przełamanie psychiczne, bo to raz, jedyny raz, kiedy się zamieniliśmy. Pewnie do dzisiejszego dnia nie wie, że przegrał z Pawłem, a nie z Grzegorzem. Był taki okres, że my się praktycznie nie rozstawaliśmy. Obozy, wszystkie wyjazdy, wszystko w jednym pokoju. Nawet kiedy ja na olimpiadzie zawodnik przegrywający do ćwierćfinału wyjeżdżał. Tam nie było możliwości zostania, bo to są duże pieniądze. Grzegorz został. Ze względu na to, że no tak jak powiedziałeś, byli ci bracia, byliśmy zawsze wiązani. Wiadomo było, że jakoś psychicznie mi pomagał. Pamiętam, jechałem na swoje pierwsze mistrzostwa Polski w 1974 roku do Kędzierzyna Koźla, to tak samo został Grzegorz zabrany jako ten, który on nie był w reprezentacji, ja się jeszcze w reprezentacji nie załapał, który będzie w jakiś sposób pomógł. Nie? Dlatego, że Paweł jechał na te mistrzostwa Polski, to i mnie zabrali, żeby on lepiej się czuł, żeby jemu było lepiej tam. Także zawsze tak było, że jak któryś gdzieś nie jechał, to drugi był doczepiany na jakiś, tak powiedzmy, na przyczepkę jako taki bagaż, żeby temu drugiemu bratu było raźniej i łatwiej zaboksować, bo wiedzieli trenerzy, że jesteśmy nierozłączni. Jak jeden boksował, to drugi zawsze stał przy ringu, dopingował. Zawsze nie było wyjścia do ringu żadnego. Jak jeden drugiego nie pocałował, i nie dał mu klapa takiego ostrego w tyłek. To był taki rytuał u nas. Zawsze uzupełnialiśmy się, jeśli jeden nie startował, to drugi był jakoś tak tą siłą pomocną. W ringu mógł być nie wiadomo jaki szum, nie wiadomo jaki krzyk, bo właściwie zawsze słyszałem, co Grzegorz krzyczy. Zawsze słyszałem, co Grzegorz krzyczy. Zawsze było tak, że jeden za drugiego w ogień by poszedł. Zawsze razem spaliśmy, zawsze razem chodziliśmy zawsze razem na dupki, na jakiś tam podryw, zawsze razem. Bracia bliźniacy byli nierozłączni, Paweł i Grzegorz byli nierozłączni. No, co teraz niektórym ludziom nie daje spokoju, że jednak te drogi się rozeszły i stało się tak, jak się stało, że bracia Grzegorz i Paweł są po prostu obcymi dla siebie ludźmi. Oni tacy sami są. Mają takie same odżywki, mają takie same powiedzenia. No, oni są niestety bliźniakami. Tylko, że jest jakaś tam między nimi rysa, ale tego nie zmieni, no nikt nie zmieni. No, człowiek ma jakiś charakter, jakieś, no co w czymś wyrastał i to już zostaje do końca życia. Mogą być w różnych końcach świata, ale zawsze będą tacy sami. W obecnej sytuacji zastanawiam się, jak to wszystko wygląda. Z tych dwóch jaj, z których wyszliśmy, pewnie obydwa mam ja. Jesteśmy bliźniakami, jak to się mówi, tymi najbliższymi, jednojajowymi, no tylko obydwa mam ja. No. To ciekawe, bo tu genetyka po raz kolejny doszła do głosu.
Obaj użyliście tego stwierdzenia. Tego samego? W rozmowie ze mną. No to któryś z nas kłamie, ja mogę pokazać. Zakończyli karierę i coś zadrzytało, coś wyszło nie tak. Praktycznie to nikt nie wie nawet co i jak, dlaczego tak się stało. Ale no niestety, tak wyszło i do dzisiejszego czasu nie ma na to siły. Ja dostałem zaproszenie imienne na wyjazd do Kanady. Ja dostałem imienne zaproszenie, bo trzeba było przygotować tam takiego zawodnika, przełożyć go z amatorów na zawodowców i trzeba było się z nim trochę pozmagać, trzeba było go przygotować do tego, żeby przeszedł taki młody chłopak. Ja wyjechałem do tej Kanady, a Paweł powiedział, że to jest jego kontrakt. No. Nie pojechałby na ten wyjazd, ponieważ bilet był imienny na mnie. No. Nie może wsiąść do samolotu osoba, nawet o tym samym nazwisku, ale z innym imieniem, prawda? Brat zrobił mi krzywdę. Zrobił mi bardzo dużą krzywdę. Ja po tym wszystkim, pod namową mamy, którą bardzo kochałem i która bardzo, bardzo prosiła, żebym doprowadził do zgody, doprowadziłem, znowu się to powtórzyło i powiedziałem koniec. Powiedziałem koniec, ja więcej ręki nie wyciągnę. Ja nie wiem, skąd sobie Paweł ubzdurał to, że to był jego wyjazd. Że to był jego wyjazd, że ja tego ukradł mi wyjazd, tak samo jak działkę, że działka jest jego. To takie bzdury trochę, no, to niewyobrażalne takie bzdury, że ktoś sobie coś wymyślił. No, nie pojedzie ktoś inny za kogoś, tak? Jeśli kiedykolwiek do tego wrócę i będę kiedykolwiek z nim rozmawiał, to tylko w obecności Grzegorza, żeby on ewentualnie mógł zaprzeczyć. Ja nie będę go opluwał, kiedy go nie ma. Jeśli a przecież on... takie spotkanie jest zawsze możliwe. To tak, ale niech usiądzie, wykrzyczymy sobie krzywdy, wykrzyczymy sobie żale, kto ma jakie pretensje, bo to różnie wygląda. Ludzie różnie to interpretują. Ja wiem swoje, on wie na pewno swoje. Rozmawialiśmy niejednokrotnie z jednej i z drugiej strony, ale widać, że nasze rozmowy i tłumaczenia nie przyniosły skutku, no nic na siłę. Jeżeli nie jesteśmy w stanie nic zrobić, to nic nie zrobimy. To są dorośli ludzie, którzy przeżyli dużo, przeżyli już praktycznie to, co by mieli przeżyć w życiu, tylko teraz została taka stagnacja i